Hejka, hejka! Komputer silnik, znaczy napęd dobrany. Witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. I Krzysiu już nie może doczekać, więc przekazuję go Wam. W końcu mamy ogrodzenie i założyliśmy też bramę, taką przesuwną, tak. Ale póki co przesuwaliśmy ją cały czas ręką, no nie? Żeby ją otwierać i zamykać. Ale dzisiaj dotarł nam silnik, napęd taki. Taki silnik, bo dlaczego właściwie dotarł nam ten napęd? Bo ja jeszcze zarysuję całą sytuację. Jakiś czas temu pytaliśmy fachowca, który miał nam to zrobić. Cena zaczęła się od 3,5 tysiąca złotych właściwie za zrobienie tego silnika, a jeszcze było mnóstwo... za podłączenie go po prostu. Za podłączenie, no tak. Z silnikiem. No, ale było mnóstwo jeszcze dodatkowej pracy i wydaje mi się, że te koszty sięgnęłyby gdzieś około 5 tysięcy, jak przeprowadzenie kabli, podłączenie tak. Bramki. No jak no, patrzyliśmy... Cała instalacja do tego oczywiście. Dokładnie. No, nie? Pytałam Was na Instagramie i bardzo wiele z Was taki silnik montowało sami i mówiliście, że bez problemu damy radę. A więc skoro damy radę, no to więcej nam nie trzeba. I spróbujemy. Pierwsza rzecz, to mamy ten napęd do bramy. I mamy wersję KSE 380. A dlaczego taka? Dlatego, że ona ma udźwig 2 tony. 2 tony można nim przesuwać. Nasza brama ma jakieś 400 kilo. Więc na pewno sobie da radę, wygląda on w taki sposób. Ale z tego co wypisaliście mi na Instagramie, też macie takie silniki, które mają większe obciążenie niż sama brama, przez co nie jest straszny dla nich śnieg, lód, czy jakieś tam zabrudzenia, które nie wiem, mogą być i na pewno się nie zatrzyma. No, u nas akurat jest tak, że u nas jest dużo tego śniegu, więc na pewno będzie musiała sobie radzić również z tym śniegiem. Bo wiadomo, nie zawsze się odśnieży w porę. Tutaj mamy oczywiście montaże, to będę wszystko montował dopiero. Mamy też czujki, to jest fajne, że z nim są czujki, dzięki którym na przykład jak brama jedzie, to w tym momencie po prostu zatrzyma się. Zatrzyma się i odbije, a nie uszkodzi samochodu, tak. Albo nie wiem jak... Dziecka albo coś tam, no nie, że nie ściśnie. No jest takie dodatkowe zabezpieczenie, że brama jest bardziej bezpieczna. Do tego, ale to już nie było w zestawie, dobraliśmy sobie takie sterowanie kartą SIM, że będziemy mogli zadzwonić na bramę i ona nam się otworzy. To też jest super sprawa, że na przykład nie ma nas w domu, wiemy, że podjechał kurier, bo nas zadzwonił i jesteśmy w stanie mu otworzyć tą bramę. Tak, żeby zostawił coś na przykład w środku. Jak to będzie działać, zobaczymy, ale zależało nam, żeby zasięg otwarcia bramy, też przede wszystkim zimą, był daleki. Ze względu na to, że czasami ten pilot jest za blisko i my mamy dość pod górkę. Gdy jest dużo śniegu, lodu i tak dalej, no to zatrzymanie się pod tą górkę nie wchodzi w grę. I musi być już brama otwarta. Bo to mamy jedne podejście, a potem się cofie, no nie? Dlatego fajnie, że możemy to wyzwolić, nie wiem, nawet jadąc już drogą do domu. W tym momencie wiemy, że brama już będzie na 100% otwarta. To jest ekstra. Do tego oczywiście są też dwa piloty do samego silnika. No i jeszcze nie wiem, do czego jest który przycisk. Krzyś już zamontował pilot do kluczy. Brama jeszcze nie jest zamontowana, ale pilot już mamy. Tak, pilot już mamy przy kluczykach. No bo co? No co? Niech będzie widać. A jeszcze dodatkowo wzięliśmy sobie taki pilot, dzięki któremu będziemy mogli z domu otwierać, nie szukając kluczyków, zdalnie bramę, no nie? Także sobie gdzieś tam zamontujemy wiatrołapie w którymś miejscu i po prostu tam będziemy mogli to po prostu nacisnąć i otworzy się brama. To jest też super. I co tutaj? No i taką będziemy mieli lampeczkę na górze, no. Lampunię. Pokażemy Wam później, jak to jeździ, tak. Jak to już zamontuję. Na razie muszę tam podłączyć kable i wszystkie rzeczy. Jeszcze musimy jechać do Castoramy, żeby kupić te kable, jakieś dodatkowe śruby, bo te, które dołączono nam do zestawu z bramą, jak Krzyś sprawdzał dzisiaj rano, to były strasznie słabej jakości, normalnie jak plastelina. Tak, dlatego kupimy sobie lepsze śruby. Przy tym już wszystko było, bo tutaj do tego też macie zestaw już śrub wszystkiego. Jest też taka fajna blaszka, tylko jej tutaj nie mam, montażowa. To też, że tego nie miałem wcześniej już. To weź sobie, ale... I ja zejdę po blaszkę. Dobra, to idę. To idziecie ze mną pod blaszkę. No, taka blaszka super. Czekajcie, zaraz ją znajdę. O, mam. Jak ktoś będzie robił bramę, to wie, że pod nią trzeba stopę betonową wylać. I w tym momencie takie coś możecie sobie już zatopić i macie idealne tutaj już otwory na ten silnik, tak? Także super. Ja sobie to będę robił tak, że jak sobie wywiercę te cztery otwory, to po prostu to sobie nałożę na pręty, żebym wiedział, że na pewno mam je dobrze zatopione w te cztery dziury i później dopiero to zdejmę i założę silnik. Będziemy to robić pierwszy raz, no bo jakby bramę mamy jedną. Damy Wam znać, czy to trudne, czy to nie trudne. No i pokażemy, czy brama będzie się przesuwać, bo wtedy będzie wiadomo, że działa. Ej, jaki dźwięk!
jedziemy do Kasteramy. Młody już jest spakowany. I tutaj z tyłu jest blokada, że jak to przekręcicie, to w tym momencie można kręcić tym. Czy można bramę otworzyć samemu? To znaczy? No jak nie ma prądu. Tak. Dzięki temu kluczykowi. Jak sobie ten kluczyk wsadzicie tutaj z tyłu, dobra? A, to taki sprzęt trzeba mieć cały. Przekręcicie, otworzycie to. O, to teraz... Kręci się. Teraz się kręci. Czyli w tym momencie, jak nie ma prądu, to jesteście w stanie otworzyć bramę. Czyli jak na przykład jest prąd normalnie, no nie? No. To nikt nam tej bramy jakby nie otworzy. To nie otworzy, nie da się ręką otworzyć, bo jest wtedy silnik zblokowany. Bo ja się tak zastanawiałam, no nie? Bo bramkę mamy, wiecie, zamkniętą, kluczyk, coś tam, a kurwa, je, można sobie bramę otworzyć. No, trzeba być debilem, że to chodzi, nie? O, tutaj taki sprzęt cały, nie? Kluczyk, trzeba nacisnąć, żeby się bramka otwarła, no nie? Tak. Bo to, a bramę nie, ręcznie otwierasz. No, to dobrze, to no. Dobrze. No, więc tutaj jak otworzymy to, to w tym momencie zwalnia nam się blokada bramy, więc jeśli byłaby sytuacja, że nie ma prądu, a potrzebujecie wyjechać z domu, no nie, to można to zrobić ręką. To też dobrze. To jest super, że tak się da w ogóle. No co, no wygląda godnie, jest mega ciężki, powiem wam, że jest bardzo to ciężkie. O, no. Ty nie podnoś. Nie, nie, ale czekaj, no ciężkie. Nie myślałam, że takie ciężkie. A czy wygląda to solidnie? To wygląda tutaj... O, zablokowałeś ty. Nie, już się nie bawiła. Się nie włamie. Nie, no fajnie, fajnie. Fajnie. Jestem zadowolony z tego urządzenia bardzo. Jeszcze, bo tu nam cały czas, może na filmach widzieliście, wystaje taki kabel tutaj. Marta go nienawidzi. Nienawidzi. Ale kiedyś go pokochasz, bo to jest kabel, który wychodzi nam prawdopodobnie też do bramy. Ja to muszę dokładnie sobie sprawdzić. Ale jeśli tak, to w tym momencie tutaj damy sobie taki monitorek, którym będziemy otwierać bramę, otwierać furtkę. I najlepsze jest to, ja zawsze uwielbiam te rzeczy, te takie domofoniki, no nie? Gdzie macie taką małą kamerkę, no nie? I tak każda, i wiecie, ktoś, a z drugiej strony nie widać nas, tylko my widzimy tego, kto tam jest za bramką, no nie? I za każdym razem na przykład ma to siostra Krzyśka, a my, wiesz, takie dwa cioły stoją przy tej kamerze, hej, nie? I tu takie ryło. Uuu, ja się nie mogę doczekać. Ja mam tylko nadzieję, że będzie działało to z tym telefonem. Na to liczę, tak najbardziej. No to jest, to jest główna opcja, którą chcieliśmy. Właśnie, no. Bo jak pytaliśmy się gościa, co miał nam tą bramę montować, to za taki dynks, ile ten dynks dodatkowo kosztował? 500 zł chyba. 500 zł. Znaczy on chciał 500 zł. On chciał jakieś 500 zł, żeby można tak, było dodatkowo. To z dalsza. A o wiele taniej, no nie? A tam to już jakby wam nie wiadomo, jaką przysługę ten ktoś zrobił. Że możecie sobie z dalsza. Sprawdzimy też, jak daleko działają piloty. To wam powiemy, ile to jest gdzieś mniej więcej metrów. My jedziemy właśnie do Kastoramy po jakieś bezpieczniki, tak też? Tak. No, czyli same mądre męskie rzeczy. No, więc widzimy się tam. Oczywiście jedziemy całą trójką. Nawet udało nam się ubrać Mikołaja na śpiocha. Słuchajcie, Krzyś go trzymał, ja ubierałam i jakoś pykło. Jest ubrany, ciepło, nawet czapkę założyłam i nie było płaczu, więc... Krzyś jechał odwieźć wózek? Pomyliłem się. Pomyliłeś sobie samochody? Do tego chciałem się dostać. A widzisz, większy. Jednak potrzebujemy większy samochód, nie, bo takie wybierasz. Też ma relingi, też ma przyciemnione z tyłu szyby. Ale nie tak jak u nas, bo to wszystko widzę do tych szyb. Udało się. Krzyś, kupiłeś wszystko chyba, co chciałeś, nie? Wszystko, tylko peszla nie było tyle, ile chciałem, ale to nie jest problem, bo ten peszel... Ja wziąłem od razu kabel na tą drugą stronę świateł. Się do nas wjeżdża, że tam już będą przewidziane, już tam są światła, więc tam już ten kabel sobie podciągnę. Po prostu nie będzie jeszcze w peszlu, bo ten peszel później. Wyczyn był dzisiaj z Mikim trochę w właśnie sklepie. Właśnie, ja was nie widziałem, bo wiecie, poszli na te świąteczne rzeczy i tak, tam... na początku się Mikołajowi wszystkie światełka podobały i Mikołaje. I Mikołaje się Mikołajowi podobały. Tłumaczyłam mu, dlaczego to jest Mikołaj i on jest Mikołaj. A, wytłumaczyłaś mu? Tak, wytłumaczyłam mu. Znaczy już się staram do tego podejść, bo na pewno będą takie pytania. No na pewno. Na 100%. To tłumaczenie chyba go nie zadowoliło. Ale to co, tak się miał pytać, dlaczego ktoś inny też nazywa się Krzysiu.
Dlaczego Krzysiu się nazywa Krzysiu, tata się nazywa Krzysiu i dziadek się nazywa Krzysiu? Nie było innych imion? No trochę tak, no nie wiem, no w każdym razie nie wiem. Wolę być przygotowana na ewentualne pytania, bo jakby ci teraz takie pytanie zadał, to byłbyś w 100% zaskoczony i nie wiedziałbyś co odpowiedzieć. Idź do mamy. A no. Mama to przemyślała, mama ci to tłumaczyła, jak byłeś malutki, więc powinna pamiętać. No dobrze, my teraz wracamy do domu, jestem głodna i wypiłabym sobie kawę, bo poprzedniej masz ochotę na kawę? Mam ochotę. Gdzie można kupić syrop karmelowy do kawy, ale taki jak... Niech mi napiszą osoby, które piły kawę latte karmelowe w McDonaldzie. Tam jest taki karmel, ta kawa cała jest taka karmelowa, przepyszna. Jeżeli ktoś wie, co to jest za syrop i gdzie go można kupić, to dajcie mi znać. Próbowałam tych wszystkich moninić i tak dalej, ale to jest dla mnie takie sztuczne, że... Nie, chcę taki karmel, bo oni jeszcze polewają piankę tym karmelem potem i takie coś bym chciała. Dajcie znać w komentarzu, będzie mi bardzo miło, jeżeli razem znajdziemy. Ja dobrze przetestuję i powiem wam, pokażę wam, czy działa, czy smakuje jak w McDonald'sie. Słuchajcie, skończyłam jeden z dwóch kalendarzy. Pokażę wam, jak wygląda. Tak prezentuje się choinka. Zaraz zawołam do chłopaków, będą rozpakowywali pierwsze, to są te dwa prezenty. Krzysia jeszcze jest w powijakach, ale jedyneczkę już mam, więc dzisiaj sobie zdejmie. Także spróbuję to zawiesić. Trzymajcie kciuki. No, to mi wyszło. Obraz nie wisi krzywo, tylko moja choinka wisi krzywo. Coś ją przeważa z tej strony. Z tej strony są cięższe zabawki. Sorry za to, jak wyglądam, ale jestem w ferworze walki. Yo. Or. Taki będziesz miał też ty, ale na razie wygląda biednie. Mikołaj, zobacz! Jaka choinka! Ty zobacz, ile ty masz prezentów! Ale się napakowałaś. No! O, w dziedynkę! Jak my to będziemy zrywać? Jak my to będziemy zrywać, jak później zostanie takie gdzie nie idzie? To my też mam jedynkę. Też jest przegrana, możesz sobie zerwać. Najpierw Mikołajowi zerwiemy. Dobrze. Krzyś przyniósł mój kalendarz adwentowy. Słuchajcie, ja sobie mam taki. Jestem strasznie ciekawa, co będzie w środku. Ja nie chciałam takiego otwierania na raz kalendarza adwentowych. Ja sobie chciałam mieć niespodziankę i będę miała, mam nadzieję. Dobrze, najpierw Miki. Co mi? Może nie aż tak. O, zerwaliśmy jedynkę. Mikołaj, Mama wymyśliła. Co to jest? Co to jest? Zobacz. Spodenki! Ha, czerwone spodenki dla Mikołaja. Super! I z takimi tutaj reniferami. Mikołaj, zobacz, renifery tu są. Renifery. Czas na mój prezent. Zobacz, tata otwiera kalendarz. Czuję się trochę głupio, bo mam tyle prezentów. Dla Marty mam tylko jeden na 6 grudnia. Będzie musiała poczekać te swoje 6 dni. Trudno. Ale ja mam ich 24. Otwieramy mój... A to mogę już go rozpakować, jak tu jeszcze nie jest skończony? Tak, ja to... Szkoda. Dobra. Nie szkoda, to jest kalendarz adwentowy. No szkoda, tyle pracy. Dobra, zobaczmy, co tam mamy. O! Skarpetki? Co to są skarpetki? Czy się lubi skarpetki? O tak! Jeszcze pisze, że męskie! I koleś z brodą! No specjalnie takie wybierałam, nie? Od razu to będzie inaczej. Teraz ja! Dziękuję. Proszę. Ciekawa jestem, co tu będzie w środku. O, no taki też, taki sam jak ten. Jedynki, szukamy jedynki. Widzę jedynkę już? Nie, nie widzę. Będę ci psuł zabawy. 17, jak ty już widzisz? No szukaj, wszyscy już widzą. Jest! O, po angielsku, Joey. O, patrz, będę miała co robić wieczorem. A to jest taki quiz. Kto to powiedział? O, ale trafię Joeyem do kanapki, na pewno. Pokoloruję sobie też kurczaka. Nauczę się angielskiego przy okazji. O, i to też trafię tym, rosem do małpy.
Fajnie, fajnie to jest zrobione, fajnie, super, fajnie. Silnik w bramie zamontowany. Już sobie tutaj śmiga. Lampeczka też zamontowana. Tutaj mamy na górze lampeczkę, dzięki której widzimy, że brama jedzie. Oświetla nam to po prostu w nocy i informuje o tym, że brama jest w ruchu. Natomiast tutaj jeszcze zamontowałem od razu tą antenkę taką mocniejszą, że przez to mamy dalej, dalszy zasięg. Tutaj mamy silniczek. Silnik mega fajny, bo uciąga tą bramę bez problemu. Nie ma żadnego problemu, żeby, wiesz, ta brama jechała. Jeszcze mi tutaj kable wystają, bo jeszcze przyszła właśnie śnieg i nie zdążyłem tego zakryć. Tu jeszcze są kable, ale to wszystko ogarnę sobie jeszcze, jak troszeczkę śnieg stopnieje. W bramie jest coś takiego, jak delikatny domek. Teraz wam pokażę. Gdy brama dojeżdża, to ona bardzo delikatnie domyka się. Dzięki temu słyszycie ten hałas bramy, to w tym momencie jest to ten element, który tutaj będę musiał po prostu nasmarować, bo to na tym elemencie słychać. Natomiast jeśli chodzi o sam silnik, to jest mega cichy. Otworzymy ją jeszcze. To już koniec tego vloga. Pożegnamy się i widzimy się już jutro. Tutaj jest Martusia koło mnie. Mikołaj się ładnie bawi. Tak, Miki? Kto przyszedł do ciebie? Kto tata? Przyszedł? Tata jest przyszedł? Tata? Tata przyszedł? Dzień dobry. No cześć. No, no to do zobaczenia już jutro.